Wymieńcie mecze Chelsea, które wam zaimponowały. Zaczyna Krzywy. O kurde, ale mam zaćmienie. Nie włączyłeś zegara. Sponsorem naszego kanału jest... Fortuna. Bogini Fortuna. To ja powinienem sobie zrobić. I po intro jesteście w sumie chyba w stanie się wymyślić. Ale ja nie pamiętam, jak to działało. Czy ten, kto zaczynał, miał kliknąć u siebie? Chyba jak ja kliknę, to tobie leci czas. Tak, ja zapomniałem, zapomniałem o tym. No nieważne, słuchajcie, witamy was serdecznie na kanale Piłkarzyki. Powrót zegara szachowego ma miejsce dzisiaj. Ktoś ostatnio mnie zaczepił i o to prosił, więc spełniamy prośbę jednego z was. Legendarna osoba, Adam tak. Spojrzał w lustro i tak. Nie, ale prawda jest taka, że Nikodemowi wspominam od jakiegoś czasu, że warto by było wrócić do tego formatu, więc no, wracamy. A swoją drogą wraca Liga Mistrzów i Fortuna przygotowała specjalne promocje zarówno dla nowych, jak i stałych graczy, oczywiście tych pełnoletnich. Mm-hmm. Można klasycznie odebrać voucher na oglądanie Ligi Mistrzów albo skorzystać z opcji 30 za 30. Wszystkie linki znajdziecie w podpiętym komentarzu i w opisie do tego filmu. A my już nie przedłużamy. Prosiłbym was o wymienienie Brazylijczyków kiedykolwiek grających dla Liga. Ronaldo. No to niech będzie drugi Ronaldo. Roberto Carlos. A dobra, Jezu, przecież Portugalczyk to jest ten drugi. Odklikaj mi, no. No to dobrze leci, Robinho. Marcelo. No to Militao. Danilo. Neymar. Rafinha. On jest Hiszpanem. Jezu. Czemu mam zaćmienie? Rodrigo. Douglas Luiz, Girona. Okej. Casemiro. Hendrik. Jezu, ja mam zaćmienie. Wystarczy patrzeć na obecną kadrę. Jest ich całe mnóstwo. Ronaldinho nie był wymieniony jeszcze. Vini Souza. Rafinha był. Jezu, Kaylison, mój ulubiony przypadek, no. Fernando. Był w Sevilla, prawda. Luis Fabiano. Neymar był? Tak, ja tak powiedziałem. Okej. Okay. Cristiano Ronaldo jeszcze był. Też. Tak, też był Ronaldo, no. Cicinho. Rivaldo. Nie był jeszcze. Nie wiem, czy Reinier Jesus zagrał coś w Hiszpanii. Chyba nie. Więc lecę dalej. Mógł coś zagrać. Neto. Grażdżak Reinier Jesus. Okej. Okay. No ale powiedziałem Neto. Nie Realu. Będzie. W Realu nie wiem, czy zagrał mecz w pierwszej drużynie. Julio Cesar raczej siedział w Włoszech. Zaraz mi się skończy czas. Kaka. W Realu przecież. Maxwell w Barcelonie? No to kliknij sobie. Sprawdź po prostu. Coś mi tam piknęło. Pewnie już mi grał. Się skończy czas. Nie, 30 sekund. Okej. Okay. Jezu. Fajnie, że pika. Pikało wtedy też. Fajne to jest, no. Chociaż presję wprowadza. Do tego warto wrócić, nie? Do zegara szachowego, że pika. Tak. A ja już... I co? Ten Artur Melo. Edmilson w Barcelonie. Koniec. Ale to się nie było. Tak jak zapowiadałem jeden mistrza. Punkt dla Krzywego. I Julio Baptista padło? Julio Baptista padło? Przegrywa ten... A jak się nazywał ten ziomek, który grał w... Zapomniałem totalnie. On był w Realu. Ten w Juventusie, Brazylijczyk z Mistrzostwa Świata 2002. Ederson też? Czy nie? Nie wiem, o kogo jako się nazywał. Chodzi, widzę go, ale nie pamiętam nazwiska. Kurde, ale mnie to teraz gryzie. Emerson. O Emersona mi chodziło. Okej. Okay. Jakieś oczywiste postaci jeszcze pominęliśmy? No na pewno się kilka znajdzie.
komentatorzy w komentarzach. Komentatorzy będą wiedzieć w komentarzach. Nawet czy Vini Junior padł. Tak, Vini chyba nie padł. Albo ty powiedziałeś. Vini nie padł? Chyba nie padł. Nie, był chyba Vini Souza. Ja powiedziałem Vini Souza. A nie było Viniego. Dobra, lecimy do drugiej rundy. Teraz kluby. Zresztowałeś? Tak. Kluby z zachodniej hemisfery. Okej, okay. Czyli co, ale jak liczysz? Ameryka Północna i Południowa. Dobra, okej, okay. No to dobrze, no to... Dobra, czyli teraz jako Chicago Fire. To ja mam... Aha, dobra. No to Cincinnati. San Jose Earthquakes. LAFC. Seattle Sounders. LA Galaxy. New York City. New England Revolution. DC United. Inter Miami. New York Red Bull. New York City. Było? Sorry. No to Orlando FC chyba tam jest. Mm-hmm. Dobra, wyjedźmy stąd. Fluminense. Flamengo. São Paulo. Corinthians. Cruzeiro. Interdependiente. Pewnie coś tam pomyliłem. Gremio, Porto Alegre. Vasco da Gama. Danubio. Boca Juniors. River Plate. Guadalajara. Jest tam pewnie Cruz Azul. No. Monterrey. Club Leon. DC United jeszcze nie było? Było. Ja powiedziałem. Okej, okay, sorry. Real Salt Lake City. Real. No, Real Salt Lake. Dobra. To dajmy w takim razie Vancouver Whitecaps. Kurde, teraz nie wiem, czy to jest, albo Real, czy to jest NHL, czy... To jest Real. Oni chyba zmienili nazwę. Oni chyba zmienili w ogóle nazwę. Hiszpańskie w sumie, nie? Więc... Ale w Salt Lake City? Hiszpanie? Nie wiem ile czasu. W sumie chyba nie powinniśmy zaglądać, nie? Żeby nie wiedzieć, nie kalkulować. Ja i tak już przegrałem pewnie, bo mam zaćmienie. Dobra, czy muszę wyjść stamtąd? Chile sobie na przykład pojedź. A no tak, Colo Colo. Medellin. Charlotte jeszcze nie było. Montreal albo Montreal Impact, bo to historyczny chyba Impact, a Montreal jest teraz. FC. Toronto FC. Mhm. Red Bull Bragantino. Seattle Sounders? Było. Było? Ja powiedziałem. Klub Nacional. Trochę tego tam było jeszcze. Najgorsze jest to w tym quizie, ja że jak myślisz... Na szybko, więc tak, że właśnie jak myślisz, to często wpadasz na to, co już tak, się pojawiło tylko na samym początku okazji, i trzeba być, tak, trzeba pilnować. Wyjaśnienia widzom, przy okazji poprzednich edycji tego też mieliśmy taką zasadę, że jakby no, nie jesteśmy w stanie tego weryfikować. Tak, no w zasadzie, jeżeli my coś akceptujemy na szybko, tutaj tak, to uznajemy i już. No. Dokładnie. Dobra. Na przykład mi się przypomniało, że w poprzedniej rundzie będzie Kelisona, który chyba nie zagrał ani jednego meczu w La Lidze tak naprawdę. Tak jak ten... Twój ulubiony, więc... Ulubiony w kontekście tego, że ja go często przywołuję, jeżeli chodzi o Brazylijczyków w tym... No właśnie, dlatego ja miałem taką rozkminkę przy tym Reinierze, Jezusie, czy on coś zagrał w seniorskiej piłce, czy nie. Ale chyba Nikodem dobrze sprawdził, że w tej Granadzie grał przecież seniorsko. Tak. No dobra, lećmy dalej. Dobra, to trzecia runda. Piłkarze o imieniu na literę G. Gini Wijnaldum. Grzegorz Rasiak. Grzegorz Piechna, Ligi Duma, hej. Ty już powiedziałeś Wijnalduma, nie? No, chciałem go teraz powiedzieć. Grzegorz Krychowiak. Grzegorz Bronowicki. Gregory Coupé. O, to dobre. Ja polegnę już za chwilę. Gareth Barry. Odliczenie za sekundę. Gareth Southgate. Będę twoim dropem. To będzie wystrzane tutaj dawać. Gregor Kobel. No dobra.
O Boże. Czyli nienawidzisz quizów opartych. Tak, no i na litery dane. Dobra. A jaką ma na imię? Musi zacząć w memory grać. Gregory van der Wiel. Gianluca Zambrotta. Giovanni Lo Celso. Gustavo Hammer. Tomasz Gianni Hajdu. Jezu. Gio Simeone? Nie, tak, Giovanni Simeone. No. Giovanni Van Bronckhorst. Dobrze. Giorgio Chiellini. Okej. Okay. Gianluca Pagliuca. Fajnie. Pagliuca. Pagliuca. Masz? Gadaj się sprawdza. Tych brzmiących jak z FMA. Lata 70. Polska. Strzelec dobry. Grzegorz Lato. Dziękuję za utrzymywanie mnie przy życiu. Tu na sam koniec 0-0 powinno być takie Granit Xhaka. Twardy. Pop. Nie, dobra. Ile tam było przewagi? Ile? Minuta? Minuta, no. No brakowało ci kilku takich oczywistych, no ale dobra. Lecimy do kolejnej rundy. A w niej Polacy kiedykolwiek grający za granicą. O kurde. No, Łukasz Piszczek. Robert Lewandowski. O to będzie ciekawe. Jakub Błaszczykowski. Jakub Kamiński. Jakub Kiwior. Jerzy Dudek. Tomasz Kuszczak. Jakub Moder. Białkowski. Kacper Kozłowski. Krzynówek. Przemysław Tytoń. Sandomierski. Eusebiusz Smolarek. Boże, Linetty. Kazimierz Dejna. Peda. Patryk. Skorupski. Glik. Drągowski. Rasiak. Tomasz Kupisz. Żewłakow Michał. Michał Żyro. Marcin Żewłakow. Tomasz Cywka. Niech będzie Żurawski. Jarosław Fojut. Boruc był? Artur? To nie Marcin będzie. Wasilewski. Arkadiusz Głowacki w Trabzonsponie. Boże, przepraszam. Klimala. Piątek. Sebastian Szymański. Dźwigała. Damian Szymański. Sobiech. Mati Kasz. Wichniarek. Damian Perkis. Damian Roger Guerreiro. Ludovico Braniak. Jeszcze teraz pytanie. Murawski. Emanuel Olisadebe. Jezu. Smolarek Włodzimierz. Grzegorz Piechna. Torpedo Moskwa. Kazimierz Dejna. Było. Przełączyłem czy nie? Nie. Sorry. Jeleń. Saganowski. Seweryn Gancarczyk. Mariusz Lewandowski. Jezu, jak mówię, Benisz? Nie było już tak, był. Szarmach. Janusz Gol. Gdzieś tam był za granicą. Wojciech Kowalczyk. Paweł Golański.
Mateusz Musiałowski. Patryk Małecki. Był chyba gdzieś za granicą. Dariusz Dudka. Jakub Kosecki. Roman Kosecki. Ty powiedziałeś, to powiedziałeś. Grzegorz Krychowiak jeszcze chyba nie padł. Zaryzykujmy. Łukasz Załuska. Polskich bramkarzy pominęliście. A czy było sporo. Szczęsny na przykład, nie? Nie padli. Szczęsny, jak go nie było? Nie padli. A nie, faktycznie nie było. Nie było. Ale było, bo bramkarze byli. Czy weszliśmy na to bramkarze w pewnym momencie, a potem z niego wyszliśmy. Uciekliście od tego, no. Nie, Drągowski padł? Był Drągowski. Myślałem, nie, Drągowskiego nie ja było. Podałem pod Skorupski. Tak? Tak? Okay. Mhm. No, ale dobrze, nie było, nie ma tragedii. W takim razie chyba ostatnia runda już. Piąta. Piłkarze, którzy zaliczyli przygodę w tureckiej Super League. Zaliczyli przygodę w tureckiej Sebastian Szymański. Piątek. Nie muszą być Polacy. No wiem, wiem. Robin van Persie. Zaha. Hakim Ziyech. Icardi. Joe Worrall. Boy, Sasha Boy. Mesut Özil. Fred. Czyżby to miało być Aktur Kolu. Głowacki. Myślę o tych, którzy na pewno grali. Szymkowiak. Nie chcę dawać rzucenia. Brożek. Aha. Był Brożek? Tak, Brożek był. Bo tam ci z Wisły tam jechali, pamiętam. Jak mi się wydaje, że był. Paweł. Kozłowski. Buksa. Był w Trabzon. No, okej. Okay. Felipe Melo. Altay Bayindir. Hasan Şaş. Sneijder. Hakan Şükür. Czemu ja nie lecę Turkami? Nie przestrzelił. Semih Şentürk. Arda Turan. Çalhanoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Suyuncu. Volkan Demirel. Rus Turecber. Emre Belözoğlu. Poszedł. Pomijam o Turasach teraz wszystkich. Miałeś to w garści krzywy, no. No wiem, wiem, już to wypuściłem. Drogba. Cenk Tosun. Dzeko. Wesley Sneijder. Było. Jak powiedziałeś? No to... Kurde. Kurde. Dawaj, nie dawaj mi folię. Nie, serio, no mam zaciąłem się, nie oddam to. Nie, nie wiem, nie Pepe, wiem. Pepe, no. Zapomniałem totalnie. Chciałem Turków jakiś, ale nie potrafiłem na żadnego Turka teraz. A Fernando był też? Oj, nie wiem. Fernando? Fernando chyba był. Kto tam był w tych zapowiedziach? Alvaro Negredo. Negredo, Pepe. Ricardo Quaresma. Pepe. Czterech tam było graczy chyba. Tych trzech na pewno, a czwartego nie potrafię sobie przypomnieć. Ricardo Quaresma na pewno, Alvaro Negredo na pewno, Pepe na pewno. No dobrze, to dobraliśmy do końca. I mam nadzieję, że się podobało wam. Jak nie, to... Adam ma, możecie tutaj w komentarzach obrzucać błotem. Dajcie znać, czy... Bo dał mi folię. Nie, no nie, ja się zaciąłem na koniec, serio. To jest niepozorne, ale da się. Z tymi Turkami też nigdy nie wiadomo, niekoniecznie musieli grać. No bo niektórzy mogli być wychowani w Niemczech. Na przykład, tak, albo w ogóle tak, od razu tak, dziś tak. Być
być wyłapanym przez... Szachin w końcu. Na przykład taki Ferdi Kadiolu, którego podałem, to jest piłkarz, który trafił dopiero do Turcji, ale wychowywał się przecież w Holandii. Szachin poszedł dopiero na sam koniec. Chciałem podać na przykład Emre Can'a przez chwilę. Zanim powiedziałeś Emre, ale się wycofałeś. No tak, no i Emre Can nie grał przecież w Turcji, nie? Nie miał żadnego epizodu. Mógł mieć epizod, mi się wydaje, jakiś na chwilę. Chyba nie. Podawanie Turków takie z rękawa jest ryzykowne. Dobra, no nic. Jeszcze raz dziękuję. I widzimy się. Ale fajnie. Zabawa moim zdaniem fajna. Chociaż nie. W czwartek. Jutro zapraszamy was na live'a. Zobaczymy, co się będzie działo. Dobrze nie było. Dzisiaj nie ma, bo Arsenal się skompromituje z Szachtarem i tyle tego będzie. Siema. Siema.